doświadczony trener lekkiej atletyki, biegania, pani Beata Monica Szyjka. Jak się biega zimą? Bo to jest też specyficzny okres do uprawiania tej ukochanej przez panią dyscypliny. Tak, no biega się o każdej porze dnia i w każdej, czy to wiosna, lato, jesień, zima, tylko no teraz jest troszkę gorzej, jeżeli jest ten smog, prawda, bo niestety zanieczyszczenie jest, ale można wybrać się do lasu, można wybrać się niekoniecznie biegać po ulicach miejskich, a także można biegać na hali Raciborskiego SMS-u, gdzie we wtorki od 18 do 20 jest otwarta. Też jeżeli ktoś nie chce biegać na świeżym powietrzu, tym zanieczyszczonym, to może biegać w hali, ale każda pora roku jest dobra do biegania, tylko oczywiście z rozsądkiem. Czy pani by radziła, jak się ubierać na przykład do takiego biegania zimowego? To powinno być inne ubranie niż w takim innym okresie. Znaczy tak, normalnie inaczej się ubieramy latem, inaczej zimą, ale jeżeli ktoś ma dobry termoaktywną bieliznę i nie ubierać się za grubo, bo normalnie na początku jest troszkę chłodniej, ale jeżeli organizm się rozgrzeje po kilku kilometrach, no to już jest lepiej i krew lepiej krąży, a jeżeli się przepocimy, no to znowu staniemy i też zmarzniemy, także optymalnie są już na tyle dobrze dopasowane, czy tam ortaliony, czy bielizny termoaktywne, także można spokojnie dopasować sobie ubiór do tej zimowej pory. To jeszcze pytanie o tą imprezę, to jest taka skromna impreza, ale jednak biegowa, Racibórz miał wcześniej troszkę więcej tych biegów, teraz jest ich trochę mniej, ale jak pani sądzi, czy tutaj warto mikołajkowy właśnie bieg też tak uczcić te mikołajkowe święto? Ja myślę, że tak, bo tutaj przychodzą całe rodziny, przede wszystkim zachęcamy do tej aktywności, popularyzujemy bieganie wśród malutkich dzieci, to może być marszobieg i uważam, że fajnie jest tak właśnie, to jest taki początek, bo potem zawsze był bieg chyba 6, tak, potem był twardziela, tak, potem był 3 maja i półmaraton. Ja myślę, że do tego wrócimy, ale ten to jest bardzo fajny zacząć świąteczny czas i przede wszystkim rodzinie. Fajnie, dzięki, super.